Nowy rok w Suwalskim Schronisku dla Psów powitało aż 145 czworonogów, o 31 mniej niż rok temu. Bezdomność zwierząt wciąż jednak jest problemem, ludzkim problemem, bo to ludzie czynią zwierzęta bezdomnymi. Suwalski Samorząd jak co roku, również teraz przygotował program opieki nad niczyimi czworonogami, ale bez udziału mieszkańców zjawiska bezdomności nie ograniczymy dostatecznie mocno. Odpowiedzialne za zapobieganie niepożądanemu rozmnażaniu psów i kotów, znakowanie psów pozwalające na sprawne odnalezienie właściciela, dokarmianie bezdomnych kotów czy ustawianie dla nich małych budek stanowiących schronienie to działanie, na które miasto poza opieką w schronisku wykłada pieniądze. I to niemałe. Na odławianie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi w tym roku samorząd wyda ponad 600 tysięcy, kolejne 60 tysięcy pójdzie na opiekę nad wolno żyjącymi gotami. Te pieniądze pozwolą wykonać zabiegi sterylizacji lub kastracji, całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzakami będącymi ofiarami zdarzeń komunikacyjnych lub innych dramatycznych zdarzeń skutkujących cierpieniem zwierząt. Te środki zostaną również wydane na odłów dzikich zwierząt. 8,5 tysiąca złotych pójdzie na zakup karmy i domków dla wolno żyjących kotów, które są niezwykle istotne dla zachowania równowagi w miejskim ekosystemie. Wszak lepiej zadbać o wikt i dach nad kociągłową niż walczyć z gryzoniami bytującymi na naszych osiedlach ludzkiej wrażliwości, czyli humanitarnego traktowania czworonogów, niestety nie da się kupić. Dlatego możemy tylko prosić. Nie wyrzucajcie pupili i ich potomstwa z domów, nie dręczcie ich na podwórkach, a jeśli chcecie im naprawdę pomóc, poproście o domek dla mruczka bezdomniaka i sypnijcie mu garść karmy. Jeśli nie chcecie mieć w domu statka szczeniąt lub kociąt, po prostu sterylizujcie ich potencjalnych rodziców. To łatwiejsze niż wyrzucenie bezbronnych maluszków na ulicę albo pozostawienie w lesie psa tylko dlatego, że przestał być puchatą kuleczką albo stał się przeszkodą w organizacji wakacyjnej podróży.